Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku podcastu w duecie z Harrel, którego partnerem jest marka Reserved. Do duetu trzeba dwojga, że tak się popkulturowo wyrażę. Do studia zapraszam więc wspaniałe osoby, z którymi taki występ na dwa głosy jest czystą przyjemnością. Mam nadzieję, że słuchanie będzie dla Was równie przyjemne i przyniesie Wam mnóstwo dobrych pomysłów oraz zainspiruje Was do twórczego działania. Dziś goszczę Sylwię Antoszkiewicz, która zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem stylem. Brzmi tajemniczo? Jeśli tak, to dziś wszelkie tajemnice rozwiążemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłam Cię tu, ponieważ wciąż towarzyszą mi pozytywne efekty naszego spotkania, dosłownie w naszej szafie. No to było prawie dwa lata temu. I wiem dobrze, jak trudne bywają relacje z własną garderobą, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. Od takiego standardowego narzekania, że nie mam co na siebie włożyć, Ponoszenie tylko 20% tego, co w niej wisi. To bardzo często trafiam na takie badania, i właśnie zazwyczaj to 20% to jest taka liczba. Najczęściej powtarzana. I ja bym chciała podzielić się z szerszą publicznością takimi dobrymi wieściami, że wszystko jest do naprawienia, a Ty jesteś jedną z osób, <grym> dzięki którym jest to możliwe. I powiedz mi, jak w ogóle zaczęłaś działalność swoją w tym temacie? To jest długa historia, ale może ja ją postaram się skrócić. Przygoda z ubraniami zaczęła się u mnie bardzo wcześnie. Bo jestem z rodziny ambitnych i kreatywnych dziewczyn, które nigdy nie godziły się na szarą rzeczywistość i starały się znaleźć swój sposób na to, żeby ominąć tę śirmię prl owską w której się wychowywały, więc w związku z tym ja również byłam uczona od początku, jak chciałam mieć ładny ubranko dla lalki, to musiałam sobie je zrobić sama. Jak chciałam, żeby chciałam wyglądać ładnie, to musiałam kombinować. Najbardziej zabawna historia jest o tym, jak. Stroiłam się w rzeczy mojej mamy do przedszkola, gdzie moja mama wychodziła do pracy, zanim ja poszłam do przedszkola, i potem tata nie zwracając za bardzo uwagi na to, w co była ubrana. Właśnie mama odbierając mnie z przedszkola widziała takie kwiatki jak zwinięte obwarzanki, rajstop, jej swetry, które nosiłam jak sukienki i tak dalej. Więc jakby to rzeczywiście jest coś, ten temat ubrań, szafy, garderoby, stylizowania się, strojenia, najprościej ujmując tę rzecz, towarzyszy mi od bardzo wczesnych lat i wszystko zrobiłam w tym kierunku, żeby swoją karierę też z tym powiązać. Co w czasach no, takich dosyć dawnych lat 90. nie było takie proste, bo w Polsce, jeszcze wtedy, kiedy ja zaczynałam, nie za bardzo były takie sklepy, które teraz nam się wydaje, że są od zawsze. Pierwszym takim miejscem była Galeria Centrum. A zanim była Galerią Centrum, była domami towarowymi Centrum. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam doskonale. Barbara Hoff i te wszystkie, wiesz, wspaniałe historie. Więc jakby to był, to był jedyny sklep, który ja pamiętam, oprócz tam jeszcze jakieś mody polskie. I ja bardzo mi zależało na tym, żeby tam pracować. I trafiłam w cudownym momencie na tą pracę, ponieważ to był moment, właśnie. Przetransformowywania właśnie domów, towarów, centrów, galerie centrum. Pojawił się nowy kapitał, pojawili się też wspaniali ludzie z Londynu, którzy byli specjalistami od visual merchandisingu. Nikt w ogóle wtedy nie miał pojęcia, co to jest. Ja też. U nas to był po prostu dekorator, więc były i peruki, i ubranka, i znowu strojenie manekinów i tak dalej. Wszystkim się nam wydawało, że to jest zupełnie nieistotne, po czym bardzo szybko okazało się, że to jest bardzo ważne. I tak już poszło. Ta moja kariera gdzieś tam ciągle się kręciła wokół ubrań. Były różne marki, w których pracowałam. Ymm, tworzyłam sobie właściwie stanowiska sama, bo to jeszcze były czasy, kiedy tego naprawdę nie było. Ucząc się z książek z Amazona, bo tak to wyglądało. No i trochę od tych właśnie ludzi, których spotykałam na swojej drodze. I tak równolegle, pracując w tych dużych, różnych firmach, równolegle odczuwałam ciągle potrzebę doradzania innym. Nazywana byłam przez swoje przyjaciółki psychologiem osiedlowym, więc jakby gdzieś to <noise> naprawdę krążyło wokół mnie. I oczywiście to było nabijanie się, ale ja wiedziałam, że w tym jest jakaś taka cząstka prawdy, więc ciągle wszystkim doradzałam, nie pytana. A potem już przyszedł taki moment, kiedy właśnie zaczęto mnie o to pytać, kiedy zaczęłam pracować przy różnych sesjach zdjęciowych, gdzie w tych czasach, wiesz, początek lat dwutysięcznych, to wszystko dopiero się tak rozkręcało pięknie, więc dużo takich fajnych prac pro bono, ciekawych, z modelkami, początki, no, mnóstwo różnych ciekawych przygód, ale jakby to wszystko chodzi o to, że ta kariera... O której tutaj mówimy, związana z tym, kim jestem dzisiaj i co dzisiaj robię, ona rzeczywiście jest poparta jakimś wieloletnim okazuje się doświadczeniem w ubieraniu kobiet i w rozmowach z nimi, bo moment, w którym dziewczyny zaczęły przechodzić do mnie indywidualnie i zadawać mi pytania, to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie no nareszcie, mogę wreszcie się zacząć wymądrzać. No ale prawda jest taka, że rzeczywiście brakowało mi sporo kompetencji. Potrzebowałam dużo wiedzy, nauki. To były czasy jeszcze, kiedy coaching nie istniał, więc to wszystko działo się tak naprawdę na intuicji. Później pojawiły się w moim życiu Tematy terapeutyczne, terapie moje własne, więc tam bardzo dużo rzeczy zasysałam, uczyłam się o kobietach i wykorzystywałam to później w mojej pracy. I nagle pojawił się właśnie temat coachingu stylu, który okazuje się, że jest coś takiego. Skończyłam kurs ale nadal mi było mało, więc jakby ten, to o czym mówisz, to zarządzanie tymi zasobami, szafy, to to brzmi tak super biznesowo i dosyć zabawnie, ale prawda jest taka, że to rzeczywiście jest poparte wieloletnią nauką i wiedzą z różnych dziedzin, z dziedzin właśnie psychologii, z dziedzin coachingu. Stylizacja jako taka, to mam wrażenie, że nie jest jak, jakąś wielką nauką, więc to nie można powiedzieć dziedziny stylizacji, wiesz co chodzi, Bo mam takie poczucie, że akurat nie masz szkół stylistów jakichś sensownych. To po prostu jest kwestia tego, czy masz talent, czy widzisz pewne rzeczy, czy masz jakieś takie doświadczenie. Też wszystkiego się pewnie można nauczyć, tak myślę. No więc to jest taki zlepek, widzisz. To jest właściwie coś, stąd się zresztą wzięła ta moja autorska metoda, bo jest takim, taką kwintesencją wszystkiego, czym się przez całe życie zajmowałam. Ale to zarządzanie zasobami szafy brzmi tak... <laughs> no <ale> faktycznie, <laughs> faktycznie, no bo to jest, to jest autorska metoda i ja mam wrażenie, tak troszkę sobie sama zanalizowałam na podstawie tego, jakie miałam sama doświadczenia właśnie z Tobą w mojej szafie, że Ty bazujesz dosyć często, a może Twoje klientki po prostu wtedy potrzebują tego, chodzi mi o zmianę, że bazujesz bardzo często na zmianie, czyli ktoś przychodzi do Ciebie w momencie, kiedy chce coś zmienić, albo kiedy w jego życiu coś się zmienia, Albo tak jak ja w momencie, kiedy może już parę rzeczy się pozmieniało, i w sumie to się tej zmiany bardzo boi, bo ja się bardzo zmiany bałam, ale z drugiej strony jednak coś go ciągnie i się zastanawia, no chyba już na to pora. Ja w ogóle mam takie. Wrażenie, że bardzo często się trzymamy takich schematów, właśnie jako, nie wiem, czy tylko jako kobiety, czy w ogóle po prostu bez, bez podziału na płeć, że takich schematów, że gdzieś znajdziemy jakąś niszę, gdzieś nam jest wygodnie, w jakimś, nie wiem, w jakimś ubraniu czy w jakimś stylu, a wcale niekoniecznie to jest taki paradoks wcale niekoniecznie się może w nim najlepiej czujemy, ale boimy się nawet wyjrzeć, co by było. Ja tak miałam, dlatego tak to mówię. I, I ty mnie przekonałaś do tego, żeby wyjrzeć dalej i coś zobaczyć. No i mam takie pytanie: jeśli nie zdradzasz żadnych tutaj tajemnic, oczywiście swoich osobistych, jak dać się przekonać, żeby jednak spróbować coś z, z tą modą, z tym stylem w swoim życiu zrobić? Trochę się bardziej nią pobawić, otworzyć na coś nowego? To jest ciekawe pytanie, dlatego że do mnie trafiają dziewczyny, które już gdzieś tam są gotowe. Tak jak powiedziałaś, w ogóle bardzo ładnie przeanalizowałaś temat tej zmiany, bo ona na różnych etapach zmiany kobiety do mnie trafiają. Tak jak powiedziałaś, czasami jest tak, kiedy już jest po jakiejś zmianie dłużej, możemy nazwać to nawet jakąś. Sytuacją kryzysową. Czasami może to być rozstanie, czasami po prostu zmiana pracy, czasami zmiana miejsca zamieszkania, czasami urodzenie dziecka, powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Wszystkie te sytuacje są kryzysowe tak naprawdę, bo one powodują pewnego rodzaju stres. A ponieważ zmiana lubi drugą zmianę lub trzecią i, i w ogóle tak lubią sobie chodzić w stadach, to, to wtedy pojawia się taka pierwsza myśl: Dobra, no to jeżeli już tu to zrobiłam, to może jeszcze zajrzę tu. Jak się już odważyłam zrobić tu. I dostałam tą informację zwrotną, że hej, udało się, to jest możliwe, czyli dostaję prawdziwą motywację płynącą ze środka, to sprawdzam, czy to się nie uda z drugiej strony. A zadałaś mi pytanie, jak przekonać kogoś, a widzisz, i to nie jest takie proste już, bo bardzo rzadko zdarza mi się przekonywać kogoś do zmiany albo do, do myślenia i do zabawy. No bo, tak jak powiedziałam, zazwyczaj te osoby są w pewnym sensie już gotowe. Czasami zdarza się, że przychodzą dziewczyny, które mówią, że są gotowe, a nie są. I to jest dosyć ciekawa zabawa, bo ja muszę wtedy zrobić tak, żeby one nie czuły presji z mojej strony. Ja widzę, że jest temat, muszę sprawdzić, gdzie on jest i w dosyć intuicyjny sposób poprowadzić ten proces tak, żeby one weszły w proces i robiły swoją rewolucję, czując, że to jest ewolucja. Czyli tak naprawdę moja tajemnica, którą Ci teraz zdradzam, <laughs> która żadną tajemnicą nie jest, polega na tym, żeby poprowadzić odpowiednią narrację. Bo sama dobrze wiesz, że nazywanie, Niektórych rzeczy może być straszne, że jakby samo nazwanie pewnych zjawisk może powodować lęk. A nazwanie tych samych zjawisk w inny sposób może powodować poczucie bezpieczeństwa, z którym często borykamy się my polki. No bo wiesz, to też jest tak, że ja pracuję z bardzo konkretną grupą kobiet, która do mnie trafia z podobnymi przejściami, z podobnymi doświadczeniami. Nie trafiają do mnie kobiety, które wszystko wiedzą i sobie świetnie radzą w swojej garderobie. Takich kobiet u mnie nie ma. Więc ja mam tą grupę taką dosyć niszową, ale w tej grupie pojawia się właśnie bardzo często temat różnych lęków, strachów, wstydu, rzeczy, które mogą być związane z tym, że właśnie nie chcę czegoś zmienić albo to może się nie uda. Wiesz, ten krytyk wewnętrzny. Dużo tam się dzieje takich właśnie na, na, w warstwie psychologicznej, różnych rzeczy, które powodują, że jednak odkładamy ten temat na później. Z Tobą to była w ogóle wspaniała przygoda, ponieważ. Ja mam poczucie, że to nie dotyczyło w ogóle zmiany, że ja zobaczyłam Twoją absolutnie wspaniałą szafę, fascynującą, w której się działo tyle wspaniałych rzeczy, że pomyślałam sobie, rety. Jestem pewna, że nie wykorzystujesz potencjału jej do końca. I, tak było. I ty też sama o tym mówiłaś w ten sposób, więc rozumiesz. Rękawki zakasałam. I to jest Friday zabawa. To było niesamowite, bo rzeczywiście, no teraz to już nie jest tak, że 20%, tylko myślę, 95% szafy noszę po twojej wizycie, a 5%, 5 sprzedałam. <grystanie> więc. <grystanie> <grystanie> więc tak to wygląda, ale właśnie jeszcze wracając do tych trochę takich obaw, może lęków, może to mocne słowo, ale zauważyłam coś takiego, że pewne kryzysy i pewne obawy przychodzą. Z danym wiekiem. I bardzo mocno zdarzamy się wtedy z takimi utartymi schematami, że na przykład po czterdziestce powinnaś nosić to, a jak już skończyłaś studia, to nie możesz nosić tego, a jak urodziłaś dziecko, to nie możesz odkrywać tamtego, a jak masz, nie wiem, tam 60 lat, to już powinnaś, nie wiem, obciąć włosy albo farbować albo, nie wiem, nie nosić szpilek i tak dalej. No i... Trochę przewrotne mam pytanie, ale powiedz mi, czy faktycznie istnieją jakieś zasady ubioru zgodnego z wiekiem? Nie. Nie, no właśnie, i ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, że nie istnieją, dlatego że cały czas mam wrażenie, że my się potwornie boimy, że istnieją. No, ja jestem na przykład po czterdziestce i wprawdzie chodzę tak samo ubrana jak kiedyś, ale no nie powiem, żebym nie miała takich czasem momentów, że a może już nie powinnam tego, bo już jestem taka. Zresztą z drugiej strony mam wrażenie, że już minęły te czasy. Kiedy to jest taka różnica między pokoleniami. Nawet widziałam taki śmieszny mem a propos tego serialu i tak po prostu i był obok, obok był obrazek z któregoś serialu, chyba Złotka ten serial się nazywał w tłumaczeniu na polski i to były dziewczyny mniej więcej w tym samym wieku, czyli po pięćdziesiątce, ale... Wyglądają jakich babcie. Po jednej stronie widzimy nastolatki, właśnie, a po drugiej stronie widzimy babcie. No i myślę, że w żadnym z tych wizerunków nie ma nic złego, tylko to super pokazuje, jak nam się czasy zmieniły i jednak jak nam się te różnice zacierają. Ale, mimo że się zacierają, powiem ci, że ja się często czuję tak, jakby szkoła się nie skończyła i cały czas ktoś mi wystawia ocenę. I nawet jeśli no już jestem po tej czterdziestce i wkładam jakiś fajny strój, który nosiłam bardzo podobny w liceum, to czuję, jakbym z tego liceum nie wyszła. To znaczy, że może nie ma dziennika ocen, ale że po prostu gdzieś tam są ludzie, gdzieś tam są oczy, które na mnie spoglądają. I nawet jeśli jestem super wyluzowana, to jednak czuję te oceny bardzo często. No i powiedz mi czy też mając swoje klientki spotykając się z nimi czy nie wiem wypracowujecie może jakąś strategię czy jakieś techniki żeby się tymi ocenami aż tak bardzo nie przejmować. Tak, krótka odpowiedź, ale powiem więcej na ten temat na pewno, bo je, tak jak zapytałaś o temat tego czy powinnyśmy się przejmować tym ile mamy lat w kontekście tego co na siebie zakładamy, to absolutnie nie, ponieważ to, co jest ważne, to jest nasza osobowość i to, co nam tam w tej duszy gra, i to, że chcemy odzwierciedlić w jakiś sposób to, kim jesteśmy teraz albo kim chcemy być jutro. Więc to jest w ogóle wspaniała zabawa. Ubrania, mm, tak jak powiedziałaś też na początku, że to może jest i takie przyziemne, prawda? Że to takie bez sensu. No, czym jest ta szafa? A tak naprawdę szafa jest dokładnie opakowaniem, w którym jesteś i to tylko i wyłącznie od Ciebie zależy komunikat, jaki wysyłasz w świat. Więc jeżeli masz lat 40, a czujesz się na 80, to tak będziesz wyglądać. <laughs> jeżeli masz lat 40, a czujesz się na 20, to tak będziesz wyglądać. I nikomu nie przyjdzie do głowy tego ocenić. Ja uczę moje klientki właśnie tego podejścia. Pamiętaj, jeżeli masz pokój, w którym jest 10 kobiet, Każda myśli o tym, jak wygląda, i każda myśli o tym, czy jest oceniana. Więc nikt tak naprawdę nie zastanawia się nad tobą. I to jest pierwsza podstawowa zasada. Każdy myśli o sobie. Ja, jak na przykład wchodzę do pokoju tutaj, to są trzy dziewczyny, to zastanawiam się, czy mi się właśnie rozpiął rozporek, czy, czy dam radę w tym usiąść, czy moje spodnie nie za bardzo szczelestrzą. Nie zwróciłam uwagi kompletnie na to, załóżmy, tak? Mhm. kto jest w czym. Mhm. I każda z nas na to samo. Mhm. Więc jakby zrozumienie tej prostej prawdy jest pierwszym takim. Aha, okej, okay, no rzeczywiście to właściwie mogę sobie odpuścić. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że jednak troszeczkę grzebiemy tam w przeszłości i sprawdzamy, kto tam był tym takim rodzicem z paluszkiem, kto tam był tym krytykiem, który tak nas, wiesz, wytykał. Bo jakby zaczynam się coraz bardziej zastanawiać nad tym, czy to dotyczy tylko Polek i zaczynam się już tam rozglądać troszkę za granicami, bo mam poczucie, że my Polki jesteśmy autentycznie obciążone tym jednym konkretnym podejściem. Do wychowania, bądź grzeczna sieć, cicho nie wychylaj się, lepiej, żeby cię nikt nie zauważył. To wynika z ogromnych lęków naszych rodziców, ich rodziców. Pokolenie wojenne i tak dalej. Można by o tym bardzo długo rozmawiać, to jest jedna z bardzo ważnych e, części mojej pracy. I tam się zaczynają te miejsca, w którym nas uciszają, uspokajają, stopują, hamują, ograniczają, wrzucają nam na głowę różne takie ograniczające nas przekonania, które później my nosimy na plecach, myśląc, że są nasze. Stąd się bierze to myślenie o tym, czy ktoś nas jeszcze nie ocenia. Zobacz, pracuję tylko z kobietami. Dlaczego pracuję z kobietami? Dlatego, że chłopcy jak są mali, to słyszą baw się dobrze, a dziewczynki słyszą uważaj na siebie. I to jest ta jedna bardzo podstawowa różnica, która buduje dziewczynkom poczucie lęków, że one muszą na siebie uważać, a nasze mamy chciały dla nas dobrze, chciały, żeby nas nikt nie napadł. Myślałam o tym ostatnio, że... To się wzięło na pewno z wojny, bo jeżeli masz sytuację wojenną, wychowujesz się w tych czasach, to wiesz o tym, że twoje wyjście z domu może się skończyć tym, że do niego nie wrócisz. Czyli musisz być. Musisz być ostrożna, niezauważalna. Mu musisz być tak. niezauważalna i musisz na siebie uważać. Dlaczego nasze mamy mówiły do nas, kiedy szłyśmy do kina, uważaj na siebie? Bo co? Więc jakby rozumiesz. I to jest mm -hmm. powtarzane bezmyślnie po prostu. Natomiast podprogowo cały czas jest ten sam przekaz jakby podawany, uważaj na siebie, bo świat jest straszny, musisz się schować, musisz być jak najmniej zauważalny. Musisz mieć na sobie kolory, to, czyli jakby płynę dalej, no bo mm -hmm. to żadne rodzic tego nie sformułuje, ale to jest równe temu, że kolory, które masz na sobie, powinny być neutralne. Nie krzycz wyglądem, nie maluj ust, bo jeszcze ktoś cię na ulicy wykorzysta. No wiesz, jakby. Tak. I to jest ten przekaz, który moje klientki przynoszą ze sobą na plecach, w plecaczku. Więc my to rozpakowujemy i sprawdzamy, czy to jest prawda. Zobacz sobie, skąd się to wzięło. Czy to dzisiaj jest prawda? Nie. Czy to jest prawda? Nie. Więc jakby w ten sposób działamy. Trochę terapeutycznie też. A ocena to już jest w ogóle jakby wisienka na torcie, ponieważ jeszcze w dodatku dzisiaj jesteśmy w rzeczywistości ogromnej presji i porównywania się z każdej strony do wszystkiego, czego jako na przykład my dziewczynki nie miałyśmy no, bo mogła się ewentualnie w czasach podstawówki, czyli całą porównywać do swojej najlepszej przyjaciółki. I to wszystko. I to było cudowne, że nie było mediów społecznościowych, chociaż ja jestem ich fanką. Ja też. W ostrożny i taki rozsądny sposób używane są naprawdę świetne. Też się zastanawiałam nawet, z czego wynika ta ciągła chęć też z drugiej strony wydawania ocen. Bo też na przykład myślę, że my się boimy bycia ocenioną czy ocenionym, ale też z drugiej strony y, bardzo często oceniamy i nawet nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Ale ja na przykład w pewnym momencie postanowiłam, dobra, ja już piszę o tej modzie, zajmuję się modą, y, nie wiem, no bardzo, bardzo zwracam uwagę na to, w co ktoś jest ubrany, ale nie na zasadzie takiej, że ty masz to niemodne, albo że y, to jest jakieś tam na ciebie za małe, czy za duże, czy za długie, tylko bardziej o, ten ma to, ten ma tam to jest fajne, to podkreśla styl, a to jest ciekawe, a ja bym to chciała i tak dalej. Więc troszkę na pewno zaczęłam pracować nad tym, żeby przypadkiem nie wydawać takiej oceny, co ona na siebie założyła. Bo tu przyznaję, że czasami mi się to zdarzało, zwłaszcza jak byłam młodsza, bo to chyba jest takie dziecięce nawet, dziecięce takie podstawówkowe. Ale nie wiem, jak myślisz, skąd w nas taka chęć, żeby jednak te oceny wydawać czasami? No, to jest bardzo mocno uwarunkowane psychologicznie, dlatego że trochę działamy jak skaner. Były prowadzone badania w Stanach Zjednoczonych dotyczące tego, ile czasu poświęcamy na to, żeby ocenić kogoś w iluś kategoriach i co potrafimy tak naprawdę w ciągu 7 sekund zrobić z tym, co widzimy przed sobą. Okazało się, że Dokładnie 7 sekund potrzebujemy, żeby ocenić drugiego człowieka w 11 kategoriach i robimy to wszystko podświadomie. Moment, w którym zaczyna to wchodzić do świadomości, czyli to co mówisz, Boże, co ona na siebie założyła, to już jest druga część. Działamy jak skanery, ale my pracujemy w bardzo specyficznej branży. Pamiętam czasy, kiedy pracowałam jako Visual Merchandiser, kiedy pracowałam w sklepach bardzo dużo, ja nie potrafiłam przez lata po końcu tej pracy wejść normalnie do sklepu. Bez skanowania go, czyli bez sprawdzenia, co dobrze gdzie wisi, i czy, czy rozumiesz, cały czas miałam opcję oceny, a już dawno nikt mnie o to nie prosił. Więc to się trochę bierze z nawyków. I to, o czym mówisz, jest nawykowe. Wyrobiłaś sobie nawyk oceniania, ponieważ na pewnym etapie w swoim życiu robiliśmy to, tak, w podstawówce w liceum. O, Robiliśmy to, byliśmy podli dla swoich kolegów. Na pewno tak było, że zdarzyło się tobie i mi palnąć coś głupiego albo pomyśleć coś głupiego, za co było ci wstyd. To jest naturalne, jesteśmy dziećmi. Jeżeli nikt nas po drodze, nie nauczył, hej, posłuchaj, ale to jest bez sensu, to jest w ogóle niesprawiedliwe, albo po prostu nie rób tego, no to lecisz z tym nawykiem. I to samo dotyczy myślenia o sobie. My dopiero tak naprawdę, mam wrażenie, zaczynamy się uczyć od kilku lat, no może od kilkunastu, że w ogóle mamy wpływ na to, co myślimy, mamy wpływ na to. Co myślimy o sobie? Mamy wpływ na to, jak się czujemy? Już to są to zupełnie nowe rzeczy. Cały new age i mindfulness to są kompletnie nowe rzeczy. I nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to może dotyczyć absolutnie wszystkich obszarów naszego życia. Nie tylko tego oświeconego myślenia o moim wewnętrznym ja. Więc jeżeli możesz w sobie wyrobić nawyk nieoceniania siebie, to jestem pewna, że jesteś w stanie wyrobić sobie nawyk nieoceniania innych, ale zaczynamy od siebie. Bo skąd się bierze ta ocena? Z tego właśnie, że jesteś dla siebie taka, że jeżeli o sobie myślisz, Jezu, jak ja się ubrałam, no to potem bez problemu sformułujesz myśl, Matko, co ona ma na sobie. Więc najpierw łapać się za słówka do siebie, które mówimy: Hej, no i co z tego, że dzisiaj na przykład się ubrałeś jakoś tak? To taki dzisiaj masz dzień. Rozpuszczanie, rozmowa ze sobą, wewnętrzny dialog, self-parenting, tysiąc rzeczy, których wiesz, uczę swoich klientek, najpierw bazując na sobie. I tak jak to jest w terapii, przepracowywanie problemów wydarza się tak jakby przy okazji, ponieważ rozmawiając o czymś, skupiając się na czymś, sprawiamy, że energie się zaczynają koncentrować na czymś innym, albo dokładnie na tym. I nagle okazuje się po pewnym czasie, że już tematu nie ma. Więc moment, w którym zaczynasz koncentrować się na tym, co o sobie mówisz w jaki sposób się do siebie zwracasz, w jaki sposób myślisz o swoim ubraniu się, o swojej szafie, jak rozmawiasz z ubraniami. Serio, ubrania mają duszę. <grywa> w jaki sposób e, działa energia w twojej, w twojej garderobie, to potem okazuje się, że rzeczywiście już nie tak łatwo ci jest oceniać innych. Bo ten rodzaj empatii się rodzi do siebie, ten rodzaj właśnie tego, takiego współodczuwania tej świadomości ogólnie nazywanej miłością do siebie. Jak to się rodzi i zaczynasz to czuć i się jakby poruszasz tej energii, to o wiele trudniej jest nagle... Do innych mieć inne uczucia, do innych mieć inne podejście. To po prostu trochę działa jak samospełniająca się przepowiednia. Bardzo mi się podobało takie stwierdzenie, całkiem niedawno na nie trafiłam, że to jest Twój wybór, czy się wkurzysz, to jest Twój wybór, czy się nawet sama sobie nie spodobasz, że to jest Twój wybór. Że to nie jest tak, że to jest odgórnie powiedziane, że tak jest. Nie, tylko Ty wybierasz. Tak. Ja nawet ostatnio wrzuciłam taki cytat, jeden z moich ulubionych kanów Zen, jednego z mistrzów Zen, właśnie, który mówi o tym, że jeśli mówisz, że możesz, to znaczy, że możesz. Jeśli mówisz, że nie możesz, to znaczy, że nie możesz, więc sobie wybierz. I to właściwie dotyczy wszystkiego. Jeśli mówisz, że, ci, że się sobie podobasz, to znaczy, że się sobie podobasz. A jeżeli mówisz, że się sobie nie podobasz, to znaczy, że nie. Więc, Ale masz prawo wybrać to. Ale to jest to jeszcze totalnie odkrywcze. Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste. Więc ten, te takie najprostsze. Prawdy, trochę takie prawa, prawo przyciągania, pewne rodzaje takiego, to, że nagle zaczynasz rozumieć, aha, aha, jeżeli ja emanuję tego rodzaju wibracją, czyli takiego niezadowolenia, oceniania, to będę dokładnie to samo do siebie ciągnąć. Jak zaczynasz rozumieć, co to znaczy, be careful what you wish for, jak zaczyna to do ciebie docierać, jak to ma silne... Wiesz, takie jakby samo w sobie jaką to ma siłę, to wtedy powolutku zaczynasz zwracać uwagę, co ty właściwie do siebie mówisz. No i to jest taki proces. A procesu właśnie ze swoją szafą, bo się zastanawiam, w jaki sposób trochę przejąć kontrolę nad nią i zacząć mieć z tego przyjemność, bo tak jak. Trochę na początku już mówiłam, że właśnie często stajemy przed nią i tak nie mam co na siebie włożyć. O Boże, znowu, nie wiem, znowu mam bałagan. A to chciałam, ale nie kupiłam, więc już nic nie ma sensu. Mam <grym> świetny pomysł <grym> dla ciebie, mam świetny pomysł, którym się dzielę ze swoimi klientkami i myślę, że to super, chętnie się podzielę z Twoimi słuchaczkami, naszymi słuchaczkami. Pamiętasz, jak byłyśmy dziećmi? jesteś w podobnym wieku. Pamiętasz, że była taka gazetka Świerszczyk? Tak. I tam w tym Świerszczyku były takie ubranka do wycinania i były laleczki do wycinania. W tych czasach siermięgi to i tak było super, że coś takiego ktoś wymyślił. Ja uwielbiam tą zabawę zakładania na te laleczki tych ubrań. Pamiętam. Ja nie? proponuję moim klientkom bardzo podobną zabawę, trochę mniej skomplikowaną. Bo to, co zrobiłyśmy u ciebie w szafie, to jest dokładnie to, tylko przy mojej pomocy, a chodzi o to, żeby mnie nie było i żeby ktoś mógł sobie mm. świetnie poradzić beze mnie. Jeżeli masz na przykład 70% szafy, którą kochasz, lubisz, ale na przykład nosisz tylko 20%, to wiadomo, że te 30% możemy troszeczkę jakby na później odłożyć, bo nie wszyscy lubią się żegnać z rzeczami, nie wszyscy lubią w ogóle pozbywać się. No wiesz, jakby bywa różnie. Załóżmy, że mamy tą 70% szafy, które lubimy, ale ewidentnie czujesz, że tam masz 20%, które nosisz. Zrób zdjęcia każdej pojedynczej rzeczy. Odpal prezentację w PowerPoincie, w kinocie, whatever. I wszystkie te ubranka tam powrzucaj. I baw się nie myśl o sobie, nie myśl, mhm. czy ubierasz siebie, czy lalkę. Po prostu próbuj zestawiać te rzeczy, nie zastanawiając się, czy to będzie dobre, czy złe. I jak to wszystko już zrobisz, i na przykład na, taka grubsza historia polega na tym, że na jednym slajdzie masz jedną rzecz cztery razy w różnych konfiguracjach, musisz to zrobić. I jak to zrobisz, i masz naprawdę dużo slajdów, to twoim kolejnym zadaniem jest to wszystko przymierzyć. I to jest ten moment, w którym możesz zaprosić koleżankę i sprawdzić. I to jest ta zabawa, którą my zrobiliśmy. Ona wyszła nam o wiele szybciej, bo jakby to, to po prostu działa inaczej, kiedy jest osoba, która ma nowe oko, świeże spojrzenie i mówi, ej, poczekaj, ale zabawa, a to z tym? I w tym masz takie... Jezus, mózg ci wybuchałbym się serany. rany. No ja o tym nie pomyślałam. To a potwierdza. przecież mam to w szafie, więc jakby. I to jest to samo w tej zabawie, że robisz rzeczy trochę machinalnie, bawiąc się w układanki, nie zastanawiając się, czy pasuje, czy nie pasuje, bo to o to chodzi. Trzeba puścić po prostu trochę tą kontrolę, o której mówisz. Na chwilę trzeba to wypuścić, pobawić się w ten sposób, a potem zacząć to przymierzać i robić sobie zdjęcia. I tam się dzieją rzeczy na zasadzie: o kurde. Przecież ja to wiedziałam. Dlaczego znaczy, ja tego nigdy nie zrobisz? O co chodzi? Są to odkrycia i to, o czym mówisz, kontrola nad swoją własną garderobą. Ja myślę, że to jest olśnienie, że nagle się okazuje, że, ten, że twoja własna szafa zresztą mój ukochany twój hashtag mam to w szafie że jakby w tej twojej, nagle w szafie jest wszystko, czego potrzebujesz wystarczy to trochę inaczej. Popleść, pozaplatać, pomieszać. Może wychodzą przy takich, przy takich zabawach czasem wychodzą ewidentnie jakieś deficyty. Że kurde, przydałoby mi się tutaj jakiś top w takim kolorze. Że ewidentnie jest brak. Ale trudno to zobaczyć, kiedy stoisz przed szafą. To prawda. To prawda. Właśnie, właśnie też chciałam cię e, zaczepić o ten brak. E, jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że ty wiesz, czego brakuje? Jak ty to robisz, że powiedziałaś, Harel? ty powinnaś mieć czarne kowbojki. I nagle te czarne kowbojki okazało się, że one mi łączą wszystko, ale w życiu bym nie wpadła. Ja bym wpadła, że nie wiem, czarna klasyczna marynarka albo typu, wiesz, każda kobieta w swojej szafie powinna mieć beżowy nienawidzone Znienawidzone. Maschę. A ty tu nagle mówisz, Harel, ty powinnaś mieć kowbojki i zobaczysz, jak ci to zmieni. I te kowbojki, jak ja je już sobie do tej szafy dokleiłam, to ja z nich nie mogłam wyjść, ponieważ nagle wszystko zaczęło do nich pasować. No i jak to się robi? Nie wiem znowu, czy nie zdradzisz jakiejś tajemnicy zawodowej, ale jak to zrobić, żeby po prostu wiedzieć, który element układanki jest brakujący, gdzie on jest? Jezu, jak przepraszam, to to Cię, wiesz, to właśnie tutaj uwaga, no nie ma, nie wiem, przysięgam. To, to jest akurat po opcja, że. Nie wiem tego. To jest tak, jak matematycy patrzą na, na, na ciągi cyfr i nagle hmm. rozumieją, że im czegoś brakuje. Ja bym w życiu nie wiedziała, o co chodzi. Eureka. Ja tak mam z ubraniami. Ja po prostu widzę szafę, rozmawiam z dziewczyną, która jest przede mną, i mi się zaczynają klocki układać, tak jakbym puzzle miała przed sobą, nie wiem. Słuchaj, wierzę w to naprawdę, że są pewnego rodzaju powołania i ja autentycznie od paru lat czuję, że to jest moje powołanie i że to, że ja poszłam tą ścieżką w tak uparty sposób, po prostu depcząc oczekiwania moich rodziców i całej mojej rodziny, po prostu w to, że może wreszcie zrobię jakiś, że może będę miał jakiś poważny i porządny zawód. No to rozumiesz, bo to po prostu jest tak silne. Ja, ja naprawdę to widzę. Ja po prostu widzę, ja patrzę i widzę. To są jakieś nadprzyrodzone zdolności. No nie wiem, to, to są, są po prostu osoby, które mają talenty matematyczne, wiesz, programistyczne. Niektórzy rysują. Nieprawdopodobnie, że myślisz, sobie, jak ty czy masz tą kredkę, myślisz, no jak to jest ta sama kredka? Więc ja po prostu akurat mam ten talent, który polega na tym, że umiem poskładać szafę w puzzle, które są pełne, bo ja zawsze widzę, okej, okay, tu jest brak, tu jest brak. Jak to połączę? To jest nagle, okazuje się, że wybucha po prostu feria nowych zestawień w szafie, tak jak u ciebie, że okazuje się, że po prostu codziennie zakładasz coś innego i, i nigdy o tym nie pomyślałaś wcześniej, a przecież miałaś to w szafie. Cały tak, czas. i to wszystko mam w szafie. To jest niesamowite, <grym> ale też właśnie a propos takiego układania, czy Twoim klientkom, czy właśnie no tutaj cały czas mówimy o tej mojej szafie, bo ja cały czas jeszcze, mimo że du dużo już czasu minęło, ale cały czas czuję właśnie takie pozytywne skutki tego. E i powiem ci, że ja sobie zaczęłam układać w innych miejscach też. Mm -hmm. I to i fizycznych, i wirtualnych, bo na przykład w pewnym momencie bardzo mocno dojrzałam do tego, żeby zrobić sobie porządek na Instagramie, żeby absolutnie odciąć się od takich, nie wiem, kont, informacji, które nie dają mi radości, bo jednak stwierdzam, że Instagram, przynajmniej dla mnie w moim życiu, to jest jednak rozrywka, i ja bym chciała tam. Się móc zrelaksować, odprężyć, nie denerwować, no mimo, że m, oczywiście wiadomo, no różnie bywa, ale sobie zrobiłam taki bardzo mocny porządek i dużo tych elementów niepotrzebnych, układanki po prostu odrzuciłam i bardzo mi jest e, z tym dobrze. Ja w ogóle się sama śmieję, że to trochę jest e, tak jak, nie wiem, jak człowiek ma ochotę na wiadomości sportowe, no to włącza Eurosport. Ja, jak ma na, ochotę na jakieś wiadomości, nie wiem, inne, e, powiedzmy bardziej ze świata, no to włącza coś innego. I ja, ja trochę też tak stwierdziłam, że będę takim eurosportem. <laughs> Natomiast dosyć często dostaję, znaczy dosyć często, czasem, czasem może dostaję właśnie takie uwagi, że nie można tak wybiórczo żyć, że trzeba właśnie e, na wszystko zwracać uwagę. A ja uważam, że bez przesady, że są miejsca, które powinny nam dawać właśnie więcej radości, nie wiem, więcej jakiegoś wytchnienia, odprężenia. Ja też dlatego postanowiłam właśnie taki podcast prowadzić mimo że poruszamy tematy dosyć czasami mocne, ale jednak taki, który da nam jakąś nadzieję i coś miłego. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz właśnie w tym instagramowym wirtualnym świecie? Czy on w ogóle jest dla ciebie ważny? Czy jest ważną częścią twojej pracy? Instagram jest najważniejszą częścią mojej pracy, naprawdę. Ja przez Instagram przychodzą do mnie wszystkie prace, najwspanialsze informacje. E, jakaś gigantyczna ilość wiedzy dotycząca sztuki, mm, inspiracje. Ja po prostu zrobiłam to co ty. Tylko ja to zrobiłam na małej świadomości. W sensie po prostu, tak jak czasem szafę swoją czyszczę i się nagle orientuję po trzech miesiącach, o o, w mojej szafie nie ma koloru i sprawdzam, dlaczego tak się stało. Tak samo stało się z Instagramem. Po prostu Instagram ma być moją radością, ponieważ tam pracuję, czyli to jest moje środowisko pracy. No to po co mam mieć tam mobbing, agresję, yy, te wszystkie hejty, które się dzieją, jakieś takie nieprzyjemne. Ja, ja żyję w jakiejś bańce, ponieważ mam tak, hej, ale o czym oni mówią? Przecież tu jest tyle dobra, tu jest tyle szczęścia, ludzie się dzieją swoimi wspaniałymi, inspirującymi historiami. I potem się nagle okazuje, że ja śledzę 500 kont. Każdy z tych kont jest jakimś takim cukiereczkiem estetycznym, który też mnie pompuje, ja uwielbiam po prostu karmić się ładnymi obrazkami. Albo jest, wiesz, pełnym kąt modowych, albo jest pełnym kąt różnych dziwnych też takich, bo to też bardzo ciekawe i ważne dla mnie, żeby widzieć, jak wykorzystują przeróżne rzeczy inni ludzie, piękni ludzie, starsi ludzie, młodsi. No, wiesz, jakby to jest dla mnie źródło gigantycznej wiedzy. No, no, siedzimy w domu od dwóch lat, wiesz, jakby. umówmy się. Kiedyś naprawdę latałam bardzo często, nie wiem, Londyn, Kopenhaga, siedziałam sobie na, na, na ławeczce z kawką i patrzyłam na ludzi, uwielbiałam to. Teraz jest Instagram. No, po prostu tak jest. Ja to ja jakby mam osobowość totalnie uśmiechniętą i optymistyczną, więc ja w każdej sytuacji staram się szukać dobra, więc dla mnie Instagram jest dobry. I jak ktoś mi narzeka na Instagram, to ja naprawdę patrzysz jak na, na kosmite. Ale dlaczego? Ale jak to? Tam jest fake, tam jest to. Widzisz to, co chcesz widzieć. Ja pamiętam, to bardzo dobrze cię śledzę i pamiętam dokładnie moment, w którym pisałaś o tym, że zrobiłam taki eksperyment. Zaczęłam polubiać zdjęcia, które chcę, żeby nie tylko o, widzieć je, mm -hmm. tylko tak. zaczęłaś działać aktywnie, polubiając te rzeczy, które Ci się podobają. I Instagram ze swoim algorytmem, algorytmem tak. zaczął ci podsuwać coraz więcej tego. I właśnie tak to działa. No. To jest masz swój algorytm w głowie, jeżeli będziesz cały czas przyciągać do siebie złe myśli, lęki, strachy, porównywania, oceniania, hejt. To będziesz dokładnie to samo do siebie po prostu jak magnes ciągnąć. A jeżeli będziesz żyła po prostu trochę w bańce, którą sama sobie robisz, i ona, dlaczego nie? Możemy, przecież wiadomo, co się dzieje na świecie. Tak jak powiedziałaś, możemy włączyć telewizję, ale po co, ale możemy. <laughs> I zobaczyć, co się dzieje. Możemy kupić gazetę, możemy. Ja mam takie jedno konto, które śledzę, na którym są wszystkie informacje dotyczące sytuacji na świecie. To, co mnie interesuje, w pigułce śledzę jedno takie konto i mi wystarczy. Ja nie potrzebuję więcej. Wiem, że czasem nawet terapeuci radzą odciąć się od dopływu takich informacji albo nadmiaru takich informacji. No ja tak trochę wrócę do, do lżejszych spraw, ale też w nadmiarze, czyli tak dla porządku powiem, bo nie wiem, kiedy tutaj Państwo będą słuchać tego podcastu, może za cztery lata, ale teraz powiem, że jest rok 2022 i jest raczej jego początek niż koniec. Ale już mnie dopadło po prostu tyle takich nowych trendów i różnych prognoz, które po prostu zewsząd są. Mówię głównie o modzie. To na najbliższe miesiące, co wraca, co odchodzi, co coś, co będzie, co będzie. I mimo, że. Ja no mogę o sobie powiedzieć, że jestem specjalistką od mody, no mogę o, o sobie to Możesz powiedzieć. Możesz o sobie to powiedzieć bardzo głośno. <noise> ale, z dumą. ale czuję się tym przytłoczona, nawet ja, które to odbiera, analizuje i tak dalej. I chciałam cię spytać, jaki jest Twój stosunek do trendów? I jak one się mają do Twojej pracy, jeśli w ogóle się mają? Mają się zupełnie nijak. <głos> 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 tak, prawda jest taka, że rzeczywiście, jeśli chodzi o trendy, to dla mnie to jest tło. To jest po prostu tło dla mojej pracy, ponieważ żyjemy w pewnego rodzaju rzeczywistości, z której no, nie da się uciec. Nie mogę pracować z klientkami, żyjąc głową w latach 90. Żyjemy tu, gdzie jesteśmy, w sklepach mamy to, co mamy. To siłą rzeczy jest już wynikiem, skutkiem tego, jak, w jaki sposób trendy zostają zaadaptowane przez marki. Bo wiesz, to, że jest jakiś trend, który się pojawia, który jest bardzo silny, nawet w prognozach, to on później musi zostać zaadaptowany czy przez projektantów. Później tak naprawdę nie projektanci, tylko ulica jest tym wyznacznikiem. Dla mnie na przykład, bo ja pracuję nie z high fashion, tylko pracuję jednak na tym, co tutaj mamy do w rączkach, co możemy mieć w łapkach. Więc jakby trendy trochę mnie nie dotyczą, o ile na przykład dotyczą mnie o tyle, że teraz jest na przykład modny, pewnego rodzaju wyższy stan. I on jest coraz częściej wszędzie, jakby pokazywany, więc siłą rzeczy nie, nie sięgamy po nic innego. Ja mówię tylko akurat, zupełnie przykład, hipotetycznie, tak. jako przykład. Po prostu bierzemy to, co jest, ale, to dla, ale dla mnie o wiele ważniejsza jest osobowość, o wiele ważniejsze jest to, w, jak, w jaką stronę moja klientka idzie. Mam teraz takie trzy niesamowite dusze, z którymi. Ale dla mnie o wiele ważniejsze jest osłajki, każde z takiego kosmosu, i to się tak zupełnie nie ma w żaden sposób do trendów. Naprawdę, że aż. Że, że to właściwie, przy czym ja pracuję, to jest jakość, forma, czy to się klei właśnie z osobowością danej osoby, ale już nic więcej. To, czy jest na przykład w tym sezonie modny kolor fioletowy, nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie na przykład o tyle, że nagle tego fioletu pewnie będzie za chwilę trochę więcej, więc będziemy mogły zdecydować, czy to lubimy, czy nie lubimy, czy jest dobrze, czy niedobrze. Ja na przykład akurat fiolet bardzo lubię, bo podkreślam moją tęczówkę, a dawno go nie było. I teraz cieszę się, że będzie, ale. To, że on jest w trendach, czy to mnie... No nie. Przypadkowo, w tle. Moda jest dla mnie... W... To, że ona jest, jest wspaniałe, to, że się rozwija, jest wspaniałe. To, że wraca czasami do jakichś <grym> ukochanych przeze mnie epok. To, co ostatnio wrzucałaś. Ja po prostu uwielbiam twoje stories z, z powrotów do przeszłości. Bo ja tam byłam. <grym> to tak, są moje czasy. Pamiętamy. Tak, pamiętamy. Więc jakby to uwielbiam. Powroty uwielbiam. Bawię się tym. Przymierzam te biodrówki i, i mam po prostu z tego totalną frajdę. Więc tyle. Jest to dla mnie zabawa, ale ja pracuję zupełnie gdzie indziej. Ja pracuję w innym miejscu. To jest też dobre podejście, chyba dla nas, żeby trendy były dla nas, a nie my dla trendów, prawda? To chyba bardzo o to chodzi. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Ja, bym ja bym przede wszystkim chciała, żeby tak było, wiesz, bo e, myślę, że to też zdejmuje niepotrzebną presję i też zdejmuje taką e, ten konsumpcjonizm, który jest galopujący, bo ja jednak jestem trochę z tej bajki bardziej drugi obieg. Dlatego, mhm. że mam ten swój projekt, który wymyśliłam, bazując na tym, co, co wyjmuje od Was szaf, e, i żeby to wrzucić w ten drugi obieg, to jest dla mnie frajda i fan, i dla mnie o wiele bardziej, jakby tematem, ciekawym i, i takim do uczenia moich klientek jest to, że, żeby im pokazywać, zobaczcie, tu są trendy, ale nie czujcie presji, to nie znaczy, że musicie w każdym sezonie mieć wszystko takie. Tutaj jest jakby to, skąd się te trendy wzięły, zobacz, to już było, to już było, to już było, w dodatku to masz w szafie, no przecież to jest twój, tak, mój ukochany tak, twój hashtag, tak. bo te rzeczy, które nagle są w trendach już w tym roku, bęk, masz w szafie. Więc po prostu uczę je takiego myślenia i takiego świadomego wybierania, a nie ślepego podążania za czymś, co, no wiesz, jak to się kończy no, samo, dobrze wiem. Wiesz, No no potem, potem masz 15 jakichś rzeczy, których po prostu nie Za chcesz, pół roku już nie raz i bez no. sensu, więc też właśnie też to jest, to jest ważne. To też mi się podoba w twojej pracy, że po prostu uczysz, jak nosić na wiele sposobów jedną rzecz, bo to nie znaczy, że mamy zupełnie, nie wiem, przestać kupować, schować się w szafie. No i absolutnie nie. 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 No, w Tylko... mojej pracy, widzisz, nie, niemożliwe byłoby, gdybym miała podejście bardzo takie jedno, jednolite. Czy tylko i wyłącznie rzeczy z drugiego obiegu. No nie dałabym rady mm -hmm. tego zrobić albo tylko i wyłącznie rzeczy od marek, które są yy, jakieś tam takie tak. typu, że ekologiczne mm -hmm. nie jest, albo to tylko do zrobienia. luksusowe, bo tak, jak nie no, luksusowa, to nie przetrwa, No co? Nie coś. jest to do zrobienia. Kobiety, które przychodzą do mnie mają przeróżny portfel, mają przeróżne oczekiwania, przeróżne style, osobowości itd. tak dalej. Dlaczego mamy nie czerpać z czegoś, co jest, to jest. na rynku? Tak. Ale robić to w sposób przemyślany, świadomy, no bo w, poprzednim, w jednym z poprzednich pytań mówiłyśmy o tym wieku. To ma duże znaczenie, wiesz, ogólnie, mm, nie w kontekście tego, na co, co nam wolno i co nam wypada, ale w kontekście myślenia o ubraniach, mm -hmm. że kobiety, które przychodzą do mnie i są między 20 a 30 rokiem życia, są w innym miejscu. One dopiero zaczęły zarabiać swoje pieniądze. One dopiero rozumieją, że już nie muszą pytać mamy. One mogą decydować same, <laughs> więc mają potrzebę kupować więcej trafiają do mnie w momencie, w którym tego mają za dużo, ale też to no nie jest jeszcze moment, w którym powiedzą, nie, dobra, ja teraz chcę mieć już tylko małą kapsułową szafę. Nie, 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 one się chcą bawić tą szafą, mm -hmm. one chcą się bawić modą, one potrzebują kogoś, kto im powie, że to jest okej. Okay. Na serio, to do tego się sprowadza, że ja, że jest kompletny po prostu chaos, rozdwojenie tak. jaźni, chaos, a ja mówię, i to jest okej, okay. ty mm -hmm. masz prawo teraz do tego właśnie, mm -hmm. to jest twój czas. Musisz eksperymentować, dopóki Będziesz próbowała się zamknąć w szufladzie teraz, to będziesz później miała problem z tym, żeby wiedzieć, gdzie jesteś i kim jesteś. Daj sobie prawo do tego, eksperymentuj. Sprawdzaj, zakładaj to, przymierzaj, oddawaj, przymierzaj, odkładaj. Nie musisz tego kupować. Uczę dziewczyny młode zakupów na sucho: tego, żeby właśnie rozumieć, że możesz wejść do każdego sklepu i przymierzyć wszystko, co chcesz, bo to są rzeczy dla nas. Młode dziewczyny mają często problem z wejściem do jakiegoś mądrego sklepu, typu. No taki wiesz, że wiszą trzy rzeczy. Właśnie bo się A, wstydzą, okay. mm -hmm. mają taką barierę. To ja je uczę, nie, poczekaj, on to jest dla ciebie, ty też jesteś tutaj ważna, to jest tylko człowiek i tak dalej. Innych rzeczy uczę dziewczyny, które mają lat 20-30, innych rzeczy uczę kobiet, które są po 30. Tam się pojawia ta świadomość pierwsza, tam się pojawiają przesyty, tam się pojawia chęć bycia. W zgodzie z naturą, z bycia dobrym dla planety. Po czterdziestce pojawiają się kolejne wspaniałe tematy, które wiesz, gdzieś są ważne, więc ten wiek dla mnie ogólnie ma znaczenie w tym sensie, że ja wiem, że to inne procesy zachodzą i na innych etapach życia jesteśmy, ale nie ma czegoś takiego, że wypada czy nie wypada. Ja właśnie staram się, teraz mam wspaniałą klientkę, która ma 56 lat i jestem tak szczęśliwa. Zobacz, że dziewczyna w tym wieku mówi: hej, to jest ten moment. Ja teraz chcę zaszaleć. I Kurczę, no dlaczego nie? Żeby tak było właśnie. Bo dlaczego jesteśmy nie? wszystkie jakby równe sobie. Wiek jest tylko numerkiem. No to, to wiek to tylko wiek. I będziemy powtarzać to teraz, wiesz, coraz częściej. Ze <grystakujesz> co ja względu to... na to, ile mamy lat. Ale ja uważam, że to bardzo dobrze. Nie no pewnie nie ma, to, to, nie ma powodów do wstydu. A powiedz mi, co najbardziej lubisz w swojej pracy? Ojej, wiesz co, ta praca jest dla mnie, naprawdę ta praca jest dla mnie tak ogromnym spełnieniem. To jest misja moja życiowa. Ten rodzaj procesów, który zachodzi w moich klientkach i to z jaką miłością one patrzą na siebie po pracy ze mną, to jest dla mnie taka radość, wiesz, patrzę na zakochane w sobie kobiety. To oczywiście czasami się nie udaje, czasami na przykład okazuje się, że yy, odkrywamy coś w trakcie pracy, co jest o tyle trudne i mocne, że ja cały czas wciskam ten guzik i mówię: "Hej, ale posłuchaj, a może byśmy, rozumiesz, jakby ja wiem, że jest jakiś przycisk w połowie pracy nam to wychodzi, który jakby mówi o tym, że warto by było pójść do kogoś i najpierw to zrobić, a potem wrócić do mnie. Więc nie wszystkie moje procesy kończą się w ten sposób, ale 95% moich procesów kończy się tak, że dziewczyna stoi przed lustrem i jest sobie zakochana. Staje przed szafą i mówi: Posłuchaj, ja nie, nie wiem, w co mam się ubrać. I nie <grym> dlatego, że nie mam, tylko dlatego, że tego jest tak dużo i jest to tak piękne, i tak wszystko wiem. Że chyba muszę zacząć to planować, bo założyłabym wszystko dzisiaj. I się dziesięć razy przebierają, bo rozumiesz, w tą stronę to działa. No i też piszą do mnie takie przepiękne wiadomości, dziewczyny po warsztatach ze mną na przykład, że zmieniłam im życie. Ja nie zmieniam niczyjego życia, one same to robią. Moment, w którym one sobie pozwalają na to, żeby usłyszeć, co mówię, i wziąć ołówek do łapki i na przykład zrobić to, o co proszę, przecież to nie ja robię. To jest taki rodzaj prowadzenia kogoś tak nawet nie za rączkę, takiego lekkiego popychania w jakąś stronę, mm -hmm. delikatnego, wiesz, takiego towarzyszenia w czymś, bo to one zmieniają to swoje życie, to one się odważają, to one podejmują tę decyzję, żeby do mnie napisać, więc ja jestem strasznie dumna z, mo z moich klientek, yy, co też oczywiście napawa dumą mnie, więc ja rosnę. Każdy proces każdej mojej klientki mnie też wiele uczy. No mam taką jakąś doskonałą pracę pod tym względem, że się jest dla mnie ogromnie rozwijająca i ten rozwój, oczywiście, z jednej strony toczy się tym, że ja swoje robię terapię, ja swoje warsztaty, ja mam swojego superwizora, ja wszystkiego pilnuję, żeby te procesy moich klientek też mnie za bardzo nie drenowały, ale jednocześnie każdy, każda zmiana, którą widzę, każda, każde odkrycie, które widzę w moich klientkach, jest dla mnie po prostu wielką przyjemnością, lekcją, nauką, doświadczeniem wszystkim. To praca marzeń. No, naprawdę, moich na pewno. A po godzinach? Co ci radość sprawia? Odkrywam dużo rzeczy ostatnio, ponieważ dużo rozmawiałam z moimi klientkami o tym, o strefie komfortu i ja osobiście nie za bardzo lubię mówienia o tym, że się z tej strefy komfortu wychodzi. Po co? Po co? Nie musimy z niej wychodzić. Ja mówię o tym, hej, porozpychajmy się łokciami, tak rozciągnijmy tą strefę troszeczkę w tą stronę, troszeczkę w tą stronę. No więc jak pracuję tak z nimi, no to też ze sobą. I rzeczy, które mnie trochę przerażają... Uch, też próbuję robić, wiesz. I to jest y, bardzo ciekawe, bo ja jestem z natury strachliwa i jestem bardzo nieśmiała. Ja wiem, że to brzmi to, absurdalnie. Nie, to, to, to nie, nie widać Ale, i nie słychać. <laughs> wiesz, to są lata orki na ugorze po prostu y, pracy nad sobą. I narzędzi, które sama gdzieś tam wypracowałam, i też przyzwyczajenia, wiesz, no pracuję z kamerą, z mikrofonem. Na początku było strasznie, ale po prostu to jest kwestia jakiejś praktyki. Więc y, też dużo rzeczy robiłam i mam ogromnie dużo lęków związanych z przestrzenią. Na przykład boję się skakać ze spadochronem, więc teraz idę z moim synem do tego miejsca, w którym się tak lata. Um, A taki, na ściemie. Taki, taki... tunel aerodynamiczny, taki, tak. nie, to chyba inaczej się nazywa, ale, ale coś takiego. O co tak, wiem. Umrę tam na pewno na serce, ale chcę to zrobić, żeby po prostu się odważyć i zobaczyć, mm -hmm. bo ten rodzaj endorfin, które później przychodzą, ta radość, ta duma. Ojej, więc teraz byłam na przykład na Sri Lance i przerażona tym oceanem indyjskim, który, to nie ma żartów, nasz, nasz, nasze Morze Bałtyckie to jest taki kochany żarcik. To w jakiś sposób mnie wyrzuciło na brzeg kilka razy w tym roku na Sri Lance ogrom wody, tej przestrzeni, no naprawdę, jak taka ryba czułam się. Jeszcze. No jest to prawdopodobnie bardzo komiczne, ale postanowiłam spróbować surfingu, o którym zawsze marzyłam, bo wydawało mi się to takie wolność, taka wolność, no wiesz, no po prostu surfing, wolność, przyjemność, lato. No, więc jakby bałam, chciałam, bałam się, chciałam, bałam się. Próbowałam różnych rzeczy w Polsce zawsze i, i to też jest, każda rzecz nowa jest zawsze dla mnie frajdą, ale ten surfing mnie totalnie przerażał i zrobiłam to. Jestem teraz tak z siebie dumna i jestem tak szczęśliwa. Oczywiście wiem, że przede mną jeszcze bardzo dużo, zanim podejmę decyzję o tym, żeby wypłynąć tam, gdzie wypływają prosi, ale myślę, że to nie, nie wydarzy się jutro, tylko mam czas na to, żeby powolutku sobie do tego miejsca pójść i powoli wyłączać te lęki. Więc to, co robię po godzinach, to staram się też robić nowe rzeczy, które trochę są straszne. Na przykład idę do miejsca yy, takie wspaniałe przeżycie ostatnie moje. Odkryłam psychedelic breath, to jest taka ro, me, rodzaj medytacji przez intensywny oddech i też dla mnie było trudne pójść do miejsca, w którym nikogo nie znam, jest dużo ludzi i musimy wszyscy oddychać, wiesz, to jest takie mało komfortowe. Ale zrobiłam to i ta energia grupy, ta energia Jezu, naprawdę, to było tak mistyczne przeżycie. Więc, jakby robię takie rzeczy po godzinach. Nie, nie czuję, żeby moją teraz jakąś konkretną pasję, bo łapię przeróżne wstążeczki i po prostu próbuję i robię. Bo jednak, moją pasją jest moja praca i ja od tego nie ucieknę. Staram się po prostu po godzinach próbować czegoś, co jest zupełnie z innych dziedzin, żeby zobaczyć, sprawdzić, poczuć coś. Sylwia, dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. I tak odcinek dobiegł końca, ale nie znaczy to, że zamykamy temat. Jeśli macie ochotę, możecie zostawić pytanie do Sylwii lub po prostu swoje wrażenia po wysłuchaniu naszej rozmowy, jeśli słuchaliście nas na YouTubie Reserved. Jeśli wolicie czysty odbiór bez komentarza, zapraszam na Spotify, Apple Podcasts lub inne platformy podcastowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Sylwii dziękuję za solidną porcję inspiracji i pomysłów, a Marce Rizert za stworzenie na nie miejsca. Kolejny odcinek już za tydzień.